Ruszają wzmożone wakacyjne kontrole autokarów wycieczkowych w ramach akcji Bezpieczny Autokar. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, prędkość oraz uprawnienia i trzeźwość kierujących. Kontrole prowadzone będą przy trasach wiodących do wakacyjnych kurortów, przy głównych szlakach komunikacyjnych, w miejscach zbiórek, ale i w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych. Dbajmy o to, aby podróż minęła bezpiecznie, aby milusińscy, nasze dzieci, nasi wnukowie, dzieci naszych sąsiadów, żeby bezpiecznie dotarły do miejsca, do celu podróży, a później bezpiecznie wróciły do domu. Inspektorzy w trakcie kontroli będą sprawdzać stan najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa układów hamulcowego, kierowniczego, wydechowego oraz oświetlenie i ogumienie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Tutaj w Głogoczowie wykorzystujemy jedną z najnowocześniejszych mobilnych stacji kontroli, która ze 100% dokładnością weryfikuje stan techniczny pojazdów. Na chwilę obecną mamy dwie w kraju tego typu stacje. Już na jesieni będzie kolejne 4, natomiast do końca przyszłego roku w sumie wzbogaci się Inspekcja Transportu Drogowego o 16 takich bardzo nowoczesnych mobilnych stacji kontroli, które zostaną zakupione z funduszy unijnych. Apeluję tutaj do przewoźników, apeluję tutaj do kierowców, aby dbali o stan techniczny pojazdów. Jest to niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników ruchu. Bardzo ważne jest to, żeby przy okazji bezpieczeństwa również zaangażować dzieci. I właśnie Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Samorząd Województwa Małopolskiego angażuje dzieci chociażby w promowanie karty rowerowej, promowanie maskotki, która będzie również zachęcała do bezpiecznej jazdy. Obiecaj mi, że będziesz zawsze ubierał kamizelkę, jak nie będziesz jechał na rowerze, okej? Okay? To wiesz, inni kierowcy doskonale widzą rowerzystę, jesteś z daleka widoczny. Spełnił pan wszystkie kryteria, jakie powinien spełniać kierowca. I z tego się bardzo cieszymy, posiada pan wszystkie uprawnienia. Jest pan oczywiście trzeźwy, nie jest pan pod wpływem żadnych środków. No i autokar przede wszystkim jest sprawny technicznie. Cieszymy się bardzo, że daje pan przykład i myślę, że ta informacja o tym, że można, dzisiaj będzie rozpowszechniona w całym kraju. Niech ten tirek jeździ z panem, niech przypomina takie pozytywne relacje z Inspekcją Transportu Drogowego. Równolegle z kontrolami autokarów inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów ciężarowych oraz czas pracy i stan trzeźwości kierujących. Będą również sprawdzać, czy kierowcy pojazdów ciężarowych stosują się do wakacyjnych zakazów ruchu.